Michał, jeszcze muszę cię dopytać, bo przepraszam, ale jesteś strasznie barwną osobą, jesteś u mnie po raz pierwszy. Tak. Niektórzy ciągle przyłażą, a ty jesteś po raz pierwszy. Jak wyglądała twoja pierwsza scena erotyczna w filmie? U Przemka Wojcieszka było to, z Madzią. Z Madzią? Dzisiaj jesteśmy już na Madzia. Tak. Jola Dylewska wtedy była operatorką, wyrzuciła wszystkich. Mówi, słuchajcie, będziecie mieli komfort, będziecie mieli najmniejszą liczbę osób, która jest niezbędna przy ujęciu. Zróbmy tak, rozbierzcie się, posiedzicie sobie chwilę na golasa tutaj sami i potem ja przyjdę, będziemy robić. Przypomnij mi nazwisko tej pani operator. Jola Dylewska. Jola Dylewska, nie znasz Joli? No znam, ale nie wiedziałem, że ona takie ma metody. No nie, posłuchaj, no metoda była, założenie było dobre w sumie. No i tak posiedzieliśmy chwilę, ja się wcześniej jakoś w teatrze już musiałem rozbierać, więc pomyślałem, że to jakoś, no dobra, to jak możemy już przejść do tego. A charakteryzowaliście się przed tym dla odwagi? No właśnie do tego dojdę. Zapytałem mojej partnerki, czy już jest gotowa, że możemy grać. No ale siedzieliście sotę, tak? Sotę. No ale tak byłeś wydepilowany, czy miałeś tutaj... No głupia taka sytuacja, no najgłupsza. A jak się siedzi wtedy? Wyobrazić. Tak siedziałeś? No nie, tak jakoś, no tak. A dlaczego tak? Żeby tam to suspensorium jakoś było tam ograniczony, był do tego dostęp, no. Czyli suspensorium wpuściłeś między nogawki, znaczy między nogi, tak? No tak zasłoniłem tymi... Ale zassałeś łudami, tak? Nie, nie. No byłem zdenerwowany, Magda też, no i w sensie, że czy możemy kręcić? Możemy. I nagle widzę, że ręce jej się telepią, ale tak, że po prostu, no, nadzwyczajnie. Mówię, Magda, ty się trzęsiesz cała, możemy kręcić? No mówi, tak, nic się nie trzęsę, jest bardzo dobrze, możemy to kręcić. I z tych rąk przechodzi to na całe ciało i zaczyna się po prostu trząść fizycznie. Może ona już miała orgazm? Nie, że wiesz, że po prostu z jakichś takich ona miała zadanie do wykonania, to jest świetna aktorka i świadoma i tak dalej, że to ciało odmówiło posłuszeństwa. Jola otworzyła tylko drzwi i mówi, o, widzę coś, leć po ćwiartkę. No i myślałem, że to była jedna ćwiartka, Magda, i potem ostatnio rozmawialiśmy, uświadomiła, że dwie. Poszły, przelew, ustało i nakręciliśmy. Tyle. Warta może... Dwie ćwiartki, pół filmu nagrali. No, no i że tam no, rzeczywiście było bardzo mało osób i... A ty musiałeś też golnąć, muzykę. Czy ty panujesz na suspensorium bez alkoholu? Nie, panuję nad...